Cześć kochani, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mam dla Was trochę dłuższy filmik, ale mam nadzieję, że będzie jak najbardziej ciekawy i jak najbardziej pomocny. Słuchajcie, ostatnio na Instagramie zapytałam dziewczyny głównie, o to jakie są Wasze największe obecnie urodowe problemy. I otrzymałam bardzo wiele fajnych, ciekawych komentarzy, które postanowiłam wykorzystać do stworzenia filmu, ale jeden problem troszkę się przewijał i to jest też problem, który przewija się na wielu forach i grupach, na których ja jestem obecna i które obserwuję. Jedna z Was napisała: u mnie wysyp zmian trądzikowych od maseczki ochronnej. Nie mogę sobie z tym dać rady, od paru tygodni miałam taką fajną cerę przez moment. I kolejny ciekawy komentarz z troszkę innego względu, o którym też zaraz opowiem. Odkąd wybuchła epidemia, mam problemy z cerą. Dużo zaskórników, stosowałam wszystko dostępne w aptece, bez recepty plus płyn z antybiotykiem. Nie pomogło. To jest, jak widzę, sytuacja, która dotknęła bardzo, bardzo wiele osób. Więc mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was jak najbardziej pomocny. I teraz, z punktu widzenia, że tak rzecz ujmując, naszej skóry, sytuacja, w której cały dzień lub większość dnia nosimy maseczkę, jest sytuacją bardzo niekorzystną. Nasza skóra chce oddychać, jest po to stworzona. W momentach, kiedy my jej to ograniczamy, najczęściej pojawiają się jakieś skórne problemy, tym łatwiej im bardziej jesteśmy podatne na tego typu rzeczy. Szczególnie szybko takie zmiany zauważają osoby, które już miały jakiś problem z trądzikiem wcześniej, które, tak jak tutaj dziewczyny pisały, albo udało się już wyleczyć, albo on jakoś tam łatwo powracał, albo też osoby, które są skłonne do powstawania zaskórników. Chodzi o to, że tutaj jakby tworzymy taką sytuację, w której to powietrze trochę cyrkuluje w obrębie małej przestrzeni. To jest to powietrze, które wydychamy z drobnoustrojami, które też wydychamy. To myślę, że jest taka rzecz, o której się nie mówi, a która może mieć duży wpływ na naszą skórę, ponieważ my razem, wiecie, z powietrzem wydychamy też tutaj w obrębie maseczki, wydychamy na maseczkę też najróżniejszego rodzaju drobnoustroje, które bytują w naszej jamie ustnej na przykład. Dlatego jeśli taka sytuacja się pojawia, to bardzo fajną opcją jest też zwrócenie uwagi na większą higienę jamy ustnej właśnie. Zaraz o tym jeszcze Wam opowiem. Ale oprócz tego, oczywiście problemem jest też wzmożone pocenie skóry, co teraz przy tych temperaturach na pewno ma miejsce. Chodzi też o to, że maseczka najczęściej po prostu przylega do skóry i w tym momencie na naszej cerze, w miejscach styku tego materiału maseczki z naszą twarzą, tworzy się środowisko bardzo sprzyjające dla rozwoju wszelkich bakterii, jakichś stanów zapalnych, tego typu problemów i to szybko daje o sobie znać. Jeśli decydujecie się lub z jakichś względów musicie nosić na przykład w pracy takie klasyczne maseczki, zaraz opowiem Wam, jak możecie sobie pomóc. Natomiast ja widziałam już bardzo wiele osób noszących takie maski, które opierają się tylko na nosie, a reszta twarzy jakby tutaj jest osłonięta takim plastikowym, przezroczystym elementem. Więc jeśli możecie przerzucić się na coś takiego, to być może będzie najłatwiejsze rozwiązanie Waszego problemu. Ponieważ przy takiej maseczce ta skóra dalej będzie jakoś oddychać i jeśli to jest dla Was duży problem, to być może chcecie jakby rozważyć taką opcję. To już jest kwestia indywidualnej decyzji każdego z nas na to, na jaką formę takiej ochrony się decyduje. Natomiast dla tych z Was, które posiadają klasyczne maseczki, jest parę takich opcji, na które możemy zwrócić uwagę. Przede wszystkim będzie to kompleksowe, nazwałabym to, działanie antybakteryjne w obrębie tej przestrzeni, jaką jest przestrzeń między naszą skórą a maseczką. I teraz możemy zrobić parę fajnych rzeczy. Przede wszystkim to jest to, o czym już mówiłam. Higiena jamy ustnej wydaje mi się tutaj takim dość ważnym czynnikiem, który jest jakby pomijany lub nie jest jakoś szeroko uświadomiony. Oczywiście nie musimy myć zębów 20 razy dziennie, natomiast całkiem fajną opcją jest noszenie ze sobą do pracy na przykład, czy gdziekolwiek jakiegoś, jakiejś miniaturki, małego płynu
antybakteryjnego do płukania jamy ustnej i korzystanie z takiego produktu. To może być produkt naturalny albo nie, możemy go sobie zrobić same, albo możemy kupić gotowiec. To na pewno przynosi fajne efekty i warto zwracać na to uwagę. Tym bardziej, że po prostu często to powietrze też wdychamy i wtedy czujemy, co tak naprawdę dzieje się w naszej jamie ustnej, więc polecam też nitkowanie, które bardzo pomaga. Oprócz tego, jeśli mamy duże problemy ze skórą, to chcemy oczywiście maseczki wymieniać, albo decydujemy się na takie maseczki wykonane z jak najbardziej naturalnych materiałów i takie, które będą troszeczkę bardziej oddychały. Ale jeśli wszelkie zapachy nie są dla nas drażniące, to możemy też na naszej maseczce od środka rozpylić rzeczy, które będą działały trochę antybakteryjnie. Jeśli na przykład nie wiem, w danym miejscu maseczka nie styka się tak bardzo mocno z naszą skórą, ponieważ chcemy też uniknąć podrażnienia, to tam możemy zaaplikować na przykład nie wiem, maleńkie ilości amolu, który będzie działał antybakteryjnie, ponieważ on jest wypełniony olejkami eterycznymi. Możemy zastosować właśnie olejki eteryczne, które będą działały antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie i mają bardzo mocne działanie tego typu. Na przykład olejek tymiankowy, olejek pichtowy bardzo fajnie się sprawdza, olejek eukaliptusowy, cynamonowy, miętowy, albo jakąś mieszankę olejków, które stosowałyśmy i które lubimy. Świetnie sprawdza się też olejek manuka i taki już największy klasyk, czyli olejek z drzewa herbacianego. To jest naprawdę bardzo fajny sposób. Do spryskiwania maseczki od środka możemy wykorzystać też na przykład octenisept, który jest naprawdę świetny. Mi zdarzało się przecierać nim skórę, bo ja miałam podobny problem pracując w konserwacji, gdzie też musiałam nosić maseczkę bardzo często przy piaskowaniu i tam w ogromnych upałach. Miałam dokładnie ten sam problem z cerą. Możemy w środku naszej maseczki delikatnie rozpylić też pyłek z widłaka. To jest taka rzecz, którą już Wam na kanale pokazywałam. To jest taki pyłek, który bardzo wspomaga gojenie się ran, pomaga na przykład przy odparzeniach. Bardzo długo w naturalnej medycynie był stosowany jako właśnie takie remedium na odparzenie u dzieci, na żylaki, na trudno gojące się rany i możemy po prostu naszą maseczkę w tych miejscach, w których styka się ze skórą, delikatnie takim pyłkiem z widłaka natrzeć. Jeśli oczywiście jesteśmy pewne, że on nas nie uczula, bo to jest naturalny produkt i musimy się z tym liczyć. Oprócz tego, więc to jest taka... To są takie podstawy, dzięki którym możemy, jakby wiecie, zminimalizować ilość buszujących po naszej maseczce bakterii. Drugą sprawą jest przecieranie skóry i mi takie dość częste przecieranie skóry w ciągu dnia wtedy pomogło, kiedy miałam podobny problem. Ja bardzo lubię srebro koloidalne. Tutaj mam takie, które jest u nas najłatwiej dostępne, natomiast to nie jest najsilniejsze srebro, z jakiego korzystałam, najbardziej polecam srebro z iHerba. Oprócz tego hydrolaty i moim faworytem jest oczywiście hydrolat z czystka, który jest fenomenalny, więc takim hydrolatem albo takim srebrem możemy sobie tą skórę w ciągu dnia przecierać. Ja do moich hydrolatów albo do srebra dodawałam też olejki antybakteryjne, które wiedziałam, że działają na mnie dobrze. Zdarzało mi się też mieszać hydrolat z odrobiną zawiesiny betuleko Sylveco, która też ma bardzo mocne działanie antybakteryjne i to jest bardzo fajny, naturalny produkt, który polecałabym też do stosowania na noc przy takich problemach skórnych, ponieważ on będzie bardzo mocno wspomagał gojenie i naprawdę jeśli chodzi o takie bakteryjne zmiany na twarzy, jest naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją. Ja go ostatnio troszkę odgrzebałam i jestem naprawdę zachwycona. Pierwszy raz testowałam go chyba wtedy, kiedy Sylveco w ogóle wprowadziło go na rynek i on jest troszkę taki mało znany. Nie wiem z jakich względów, wydaje mi się, że po prostu jest za mało doceniany, za mało popularny, więc bardzo chciałabym Wam go tutaj pokazać. Jeśli już miałeś jakieś doświadczenia z leczeniem trądziku u siebie, to pewnie macie jakiś, nie wiem, ulubiony tonik z jakimiś delikatnymi kwasami, który będzie działał złuszczająco i antybakteryjnie i oczywiście możemy go troszeczkę osłabić, na przykład mieszając z hydrolatem i też wykorzystać go do takiego przecierania twarzy w ciągu dnia. To jest już troszeczkę taka większa zabawa i to są eksperymenty, ale możemy to zrobić. Ja tak jak mówiłam, lubiłam bardzo to srebro hydrolaty wymieszane z odrobinką tej zawiesiny. Tak naprawdę dawałam tam bardzo dużo różnych rzeczy i dużo eksperymentowałam, więc jeśli macie jakiś taki swój sprawdzony produkt, to oczywiście najfajniej będzie, jeśli po niego sięgniecie. Ja robiłam to w ten sposób, że moją gotową mieszanką spryskiwałam bacili kosmetyczne, które potem trzymałam sobie w
foliowym woreczku i w ciągu dnia przecierałam tą skórę w tych miejscach, które były problematyczne, na tyle często, na ile mogłam i na tyle często, na ile czułam, że to będzie ok. Natomiast jeśli chodzi o resztę pielęgnacji, takiej skóry, na której pojawia się okresowo właśnie więcej jaskórników lub takiej skóry trądzikowej, to oczywiście podstawą będzie odpowiednie delikatne, ale skuteczne oczyszczanie, nie obdzieranie tej skóry z jej płaszczyka ochronnego, ale też na przykład kwasy, mogą być też glinki, może być węgiel aktywny. Tutaj tych opcji mamy naprawdę mnóstwo, ja o wszystkich pisałam na blogu, więc jak najwięcej postaram się Wam podlinkować na dole. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, do której chciałam wrócić, o której mówiłam na początku przy okazji cytowania tego komentarza jednej z czytelniczek. Ona pisała, że właściwie od początku epidemii ma problemy z cerą i to bardzo szybko zaczynało się u wielu osób, zanim jeszcze byliśmy zmuszeni do noszenia maseczek przez większość dnia. I tutaj pojawia się taki bardzo ciekawy element, który moim zdaniem ma duże znaczenie i chodzi o okresowe obniżenie odporności. Bardzo wiele z nas w tym okresie była po prostu chora, przechodziła albo jakieś przeziębienie, albo coś może większego. Być może zetknęłyśmy się z tym wirusem albo i nie. Tak czy siak na pewno wiele z Was czuło, że ta odporność jest delikatnie bardziej osłabiona, często stres też działa w ten sposób. I my, kobiety, na pewno możemy zaobserwować, że na przykład przed okresem albo w trakcie owulacji na naszej cerze pojawia się więcej nieprzyjaciół i to jest związane właśnie z takimi momentami, kiedy nasza odporność jest obniżona, ponieważ cała uwaga i cały wysiłek organizmu idzie, jakby jest skupiony na tym, żeby to miesiączkowanie odbyło się bez problemów. Natomiast nasza odporność wtedy właśnie delikatnie spada, dlatego bardzo zachęcam Was też do tego, żebyście zobaczyli sobie filmik o tym, jak w naturalny sposób podnieść odporność, który przygotowałam jakiś czas temu i jest na kanale. Tutaj też na dole będziecie mieli do niego linka. I wydaje mi się, że też takie podejście potrafi bardzo pomóc. Tym bardziej, jeśli widzicie właśnie takie skórne zmiany, które niekoniecznie korelujecie u siebie z noszeniem maseczki tylko i wyłącznie, ale na przykład przeszłyście jakieś duże zawirowania hormonalne, tego typu rzeczy, jakieś dziwne objawy, których źródło nie do końca jesteście pewne. Jeśli macie jakiekolwiek pytania jeszcze bardziej szczegółowe, albo może chciałybyście opowiedzieć o tym, jak wygląda to u Was, to będzie mi bardzo miło czytać Wasze komentarze. Piszcie o tym, co Wam pomagało, jeśli miałyście taki problem. Myślę, że to wszystko przyda się też innym dziewczynom i będzie fajnie, jeśli tutaj sobie stworzymy taką bazę wymiany informacji w tym ciężkim okresie. Ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Trzymam kciuki za to, żeby stan Waszej cery zawsze był nienaganny i buziaczki dla Was. Do zobaczenia.